Ale nie możemy zapominać o tym, skąd wziął się problem z nielegalną migracją w Europie. Od nieodpowiedzialnych liderów europejskich, którzy zaprosili ich i powiedzieli, że będziecie tutaj mieli wszystko, co będziecie chcieli. Wtedy były dwa kraje, Polska i Węgry, które mówiły, że to jest zły kierunek, że skończy się tak, jak to dzisiaj widzimy. Mówiły, że trzeba pomagać na miejscu. No i kto miał dzisiaj rację z tej perspektywy? Jak to się stało, że Erdoganowi potrafiliście zapłacić 8 miliardów euro za to, żeby trzymał uchodźców w jakichś podłych namiotach? Jemu zapłaciliście za to, a teraz Polska, jak przyjmuje do własnych domów, nie w podłych namiotach, przyjmuje więcej uchodźców, niż wy przyjęliście we całej Unii Europejskiej od 2015 roku, nie chcecie zapłacić nic. Macron podpisał w Chinach porozumienie i mówił o autonomii strategicznej Europy. Tymczasem wy budowaliście autonomię strategiczną Europy od lat z Rosją przeciwko Polsce. I w momencie kryzysu i wybuchu wojny zostawiliście Europę bezradną. Bezradną militarnie, energetycznie i gospodarczo coraz słabszą. Wy chcecie nakładać na Polskę sankcje, bo my nie chcemy robić wszystkiego tak jak wy. Ale tak naprawdę co my mielibyśmy od was naśladować? Tą obojętność na los Ukrainy. Obiecaliście Ukrainie broń i obiecaliście bezpieczeństwo. Niczego nie dotrzymaliście. I my mamy kopiować to łajdactwo? Czy może ten proputinowski rajd w Berlinie jakoś nigdzie indziej się nie zdarzył? To ma być dla nas wzorem? Ja chcę zapytać, czy państwo rzeczywiście uważacie, według takiego rasistowskiego poglądu, że w Polsce jest gorsza tradycja i gorsza kultura i wśród kamieni milowych, które Polska ma spełnić, uważacie w tej chwili, że w Polsce wolno mniej niż innym państwom? Czemu wśród kamieni milowych w takim razie nie dajecie informacji o tym, żeby na przykład Francji zakazać dostarczania broni dla Rosji? Niemcy, ponieważ widzą, że świat się zmienia i w przyszłości może się rosną inne potęgi światowe, oni mają taki pomysł i to teraz zapisali wprost w umowie koalicyjnej, żeby stworzyć państwa europejskie, w którym będą dominowali. Podporządkują sobie inne państwa i to jest dla nich pomysł, żeby Europa przetrwała. Federalizacja czy centralizacja, nawet jak mówił pan prezes Kaczyński, uważam, że nawet to jest lepsze w tym wypadku określenie. Podporządkować sobie wszystkie państwa na zasadzie middle Europy i tak dalej, tylko pamiętajcie państwo, że ich ideologia wychodzi z takiego założenia, że Polska tam będzie państwem w tym projekcie drugiej albo trzeciej kategorii i oni to nawet wprost pisali w dokumencie z Komisji Weneckiej, który pokazuje, że po prostu polska kultura może mniej, bo jest gorsza, bo polskie tradycje są gorsze. No i teraz jest kluczowe pytanie, co z Polską w takiej sytuacji, skoro znów znalazła się w strefie zgniotu. To znaczy Rosja chce odbudować Związek Sowiecki, Niemcy chcą zbudować wielkie państwo federalne, gdzie Polska będzie jak Middle Europa za Bismarcka. Otóż przez ostatnie lata wszystkim wmawialiście, że trzeba stawiać na gaz i będzie taniej, ekologiczniej i bezpieczniej. I co? Jest mniej ekologicznie, drożej i mniej bezpiecznie. Moglibyście odłączyć gaz, kasę za gaz Putinowi w 3 minuty i postawić na atom i węgiel, którego przecież sami mamy bardzo dużo. Jednak nie chcecie tego zrobić z prostego powodu. Po pierwsze, musielibyście przyznać się do ideologicznego błędu. Drugi powód jest taki, że po prostu fajnie się sprzedaje innym gaz, rosyjski gaz pełen ukraińskiej krwi. Ten problem trzeba rozwiązać tak: zabezpieczyć granice, wzmocnić ochronę, powstrzymać falę nielegalnej imigracji. Właśnie odbył się szczyt ministrów spraw zagranicznych Unii Europejskiej, który przedstawił jaką receptę na problem na granicy grecko-tureckiej. Zabezpieczyć granice, wzmocnić ochronę, powstrzymać falę nielegalnej imigracji. Czas na refleksję, Wysoka Izbo. Dziękuję bardzo. Przecież przypomnę, że Ukraina to jest granica Unii, a nie Stanów Zjednoczonych. I tak się jakoś dziwnie składa, że Stany Zjednoczone potrafią tam wysłać broń. A wy co? Przypomnijmy, Niemcy, co obiecaliście? 30 dział Gepard. Do dziś ich nie ma, bo cytuję, okazało się, że nie ma amunicji. Wyrzutnie Mars. Jednak ich nie ma, bo mówicie, że są problemy z oprogramowaniem. Systemy IRIS-T. Brak, bo komplet okazał się niegotowy. Swoją bezczynnością wspieracie śmierć niewinnych dzieci. Wcale się nie dziwię, szanowni państwo, że chcecie potępić dzisiaj Stany Zjednoczone za to, że chcą bronić życia. Godna pożałowania konsekwencja. Wiem, że jestem tutaj w mniejszości, ale chcę państwu w zdecydowanej mniejszości, ale nawet gdybym był tutaj sam, to ktoś musi bronić życia tych najsłabszych.
i będziemy tutaj robić do końca, bo my jesteśmy za cywilizacją życia, a nie za cywilizacją śmierci. Proszę Państwa, wydarzyła się rzecz niesłychana. Otóż w Polsce Niemcy odpisały, że nie zapłacą reparacji. Niemiecki dziennikarz bezczelnie stwierdził, że pozwólcie, że go Państwo zacytuję, że w czasie wojny Polacy tylko biernie się przyglądali i nie pomagali Żydom. Otóż po pierwsze ten głupiec i nieuk nie wie, że najwięcej sprawiedliwych wśród narodów świata jest, czyli odznaczeń za ratowanie Żydów, jest właśnie z Polski. To Polaków jest najwięcej odznaczonych. A w tym czasie się okazało, że w ramach KPO, funduszu, który przypomnę Niemcy blokują w Polsce, Włochy otrzymają odszkodowania za II wojnę światową. Idąc tym tokiem rozumowania, myślę, że najlepiej gdyby Niemcy sami sobie wypłacili to odszkodowanie. Na pewno znajdą w Polsce sojuszników w postaci swoich słupów z Platformy Obywatelskiej, którzy w reklamówkach z Biedronki im te środki zaniosą. Mówi się, że kierowana przez Niemkę Unia Europejska to obrona przed Rosją. Od kiedy jednak nagle odkryto, że Niemcy najmocniej wzmacniali Rosję i powiedzieli ambasadorowi Ukrainy, jak się zaczęła wojna, że wam nie ma sensu pomagać, bo i tak upadniecie. Niby wszyscy zrozumieli. Mało znana jest jednak bardziej praktyczna strona niemieckiej pomocy. Mianowicie kilka lat temu aferę wywołało odkrycie, że oddziały pancerne Bundeswehry udały się na ćwiczenia szybkiego reagowania NATO. I wyobraźcie sobie Państwo, brakowało im wszystkiego. Od ubioru, po amunicję, a zamiast karabinów maszynowych mieli kije odmiotły. Zresztą Niemcy i Unia Europejska, jak wiemy, mocno zaangażowały się w pomoc Ukrainie. Niemcy wysłali hełmy, jak się później okazało, budowlane. Nawet słabo broniły przed deszczem, proszę Państwa. A szefowa Komisji Europejskiej... You call for action against Poland because of the judiciary system, because of the reform in judiciary system. And I would like to ask you, do you know what really Poles changed in this system? Thank you. The European Union clearly has asked what is needed to do on a very clear manner, on a manner that you can't go and pick on a word that wouldn't be exactly what should be. You have the text, so look at it and you know it. Thank you very much. Thank you for accepting the answer to your question. Thank you for accepting. Chcecie walczyć z powodami wysokich kosztów życia i inflacji. Bardzo dobrze. Ja uważam, że powinniście zacząć od popatrzenia w lustro. Jaki jest najważniejszy składnik inflacji? Wysokie ceny energii. A skąd one się wzięły? Skąd się wzięły wysokie ceny energii? Z tego, że od lat zmuszaliście wszystkich absurdalnym prawem do rezygnacji z węgla i do stawiania na gaz. I co się nagle stało? Putin wam zakręcił kurek i nie ma. Inflacja skoczyła do góry i węgiel trzeba ściągać z egzotycznych krajów. Pomimo, że mamy go w Europie bardzo dużo, szczególnie dużo jest go w Polsce. Ale wy zamiast myśleć, jak mądrzejsi wam podpowiadali, że uzależnianie się od Putina tak się właśnie skończy, zajęci byliście czymś innym. Mianowicie szukaniem rzekomego łamania praworządności w Polsce. I tak bardzo szukaliście tego łamania praworządności w Polsce, że nie zauważyliście reklamówek z Kataru we własnych szeregach.